Witajcie na kanale WaterJet Support. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na wizytę do przedsiębiorstwa Metal Expert, gdzie została zainstalowana jedna z naszych maszyn. Witam, nazywam się Andrzej Strankowski, pracuję w firmie Metal Expert. Nasza firma zajmuje się produkcją elementów do turbin parowych, turbin gazowych oraz turbin wiatrowych. Chciałbym przejść i pokazać Państwu, jak wygląda nasza produkcja oraz jaki posiadamy park maszynowy. Posiadamy urządzenie do pomiarów przestrzennych. Jest to tracker laserowy, który jest w stanie wykonywać pomiary na promieniu 10 metrów. Bardzo jest to przydatne dla detali, które posiadają duże gabaryty i które nie jesteśmy w stanie ustawić i wykonać pomiary za pomocą standardowych narzędzi pomiarowych, jak przykładowo wysokościomierze, czy sufmiarki lub mikrometry albo średnicówki. Jednym z naszych głównych produktów, które wykonujemy, to są właśnie rurociągi. Jest to specjalny rurociąg, gdzie jest końcówka rurociągu napawana stelitem numer 21. To jest właśnie ten hard facing, o którym wspominałem. Tu występuje właśnie tokarka pozioma, na której wykonujemy proces obróbki mechanicznej. Innym z produktów, który mamy aktualnie na produkcji, jest komora zaworu. Jest ona po operacjach spawania, teraz będzie wykonywana operacja obróbki mechanicznej, konkretnie operacji wytaczarskiej, ale czeka w kolejce, ponieważ aktualnie mamy na maszynie stojak łożyskowy, który już kończymy obróbkę mechaniczną i następnie będzie właśnie tamten detal kontynuowana obróbka mechaniczna. Przy okazji posiadamy laser do cięcia. Jest on firmy Trumf. Posiadamy już go 9 lat, można powiedzieć, w ciągłym użyciu. Stosujemy go głównie do elementów o grubości do około 10 mm. Są wykonywane przeważnie przekładki, które są stosowane do montażu łopatek na wirniku, ale również tniemy standardowe, można powiedzieć, podkładki czy jakieś pierścienie dystansowe, ale limitacja jest właśnie do tych 10 mm ze względu na moc urządzenia i jego parametry techniczne. I tu można zobaczyć proces cięcia. Proces cięcia jest bardzo szybki. Z naszych kalkulacji wychodzi, że cięcie jest około 4 razy szybsze niż cięcie na maszynie do cięcia wodą. Wynika to z mocy i całego układu jezdnego, który zapewnia takie duże prędkości. Jednak jest ograniczenie, to co wspomniałem, do 10 mm i wyżej już nie jesteśmy w stanie pociąć laserem. Następną maszyną, którą posiadamy, jest tokarka karuzelowa. Tutaj mamy średnicę toczenia do 1600 mm. Na maszynie mamy detal, jest to tak zwany radax. To jest jakby konstrukcja spawana z łopatek i pierścienia. I ten detal ma za zadanie, to jest tak jakby dysza w turbinie parowej, rozprowadzenie pary na cały układ przepływowy już turbiny. I tu jest właśnie już ustawione na specjalnej płycie technologicznej. Jest teraz maszyna centrowana i będziemy przeprowadzać operację toczenia rowka na stopce, można powiedzieć, tego elementu. I do tego jest wymagana właśnie tokarka karuzelowa. Tu już mamy potoczony detal
który był na tej tokarce karuzelowej. Jest to obejma tarcz kierowniczych. Już można powiedzieć gotowa do wysyłki. Została tylko kontrola ostateczna i będziemy mogli już ten detal wysyłać do klienta. Tu przy okazji mamy piec do obróbki ciepnej. Jest on firmy IZO. Posiadamy go już 10 lat. Wykonujemy tutaj obróbki cieplne, takie jak wyżarzanie odprężające po spawaniu oraz wyżarzanie odprężające po obróbce zgrubnej. Maksymalna temperatura obróbki cieplnej to jest tutaj 800 stopni. Ze względu na to, że firma się rozrasta i produkujemy coraz większe detale i konstrukcje spawane mam na myśli, tu mamy przykładowo pokazany dyfuzor. To jest konstrukcja spawana. Wymaga on po obróbce spawaniu obróbki cieplnej i dlatego został przez nas zakupiony nowy piec. W oddali go widać. Też firmy IZO, ale o wymiarach już komory 5x7 i na 1,8 metr wysokości. Również do temperatury 800 stopni Celsjusza, tak jak poprzedni, ale już z dużo większymi możliwościami co do wielkości detali. Tutaj jeszcze mamy urządzenie do spawania łukiem krytym. Spawamy nim również tarcze kierownicze, ale innego typu. Jest tutaj zastosowany specjalny manipulator do obróbki, do obracania podczas spawania. Poza tym, że stół się obraca, jest możliwość podnoszenia oraz opuszczania, ale również obrócenia do góry nogami detalu. Pozwala nam to podczas spawania spawać z dwóch stron bez konieczności odmocowywania detalu. I jest słupowysięgnik stacjonarny oraz posiadamy mobilny robot spawalniczy, który jesteśmy w stanie dostawić do detalu. Nie jest wtedy wymagany obrót detalu, możemy spawać z ramienia robota w sposób programowalny całej ścieżki spawania. I tutaj chciałem pokazać jeden typ rozwiązania tarcz kierowniczych. Są to tarcze tak zwane pachwinowe. To znaczy jest konstrukcja wygląda tak, że łopatki są kierownicze przyspawywane bezpośrednio do pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego właśnie za pomocą spoiny pachwinowej. I to jest tarcza już wyspawana, potoczona zgrubnie. Jeszcze będzie kontynuowana obróbka mechaniczna. I tu mamy specjalny obrotnik, ze względu na to, że tarcze, które my produkujemy, mogą być nawet do średnicy 7 metrów. Posiadamy właśnie taki specjalnie wykonany przez nas obrotnik, manipulator, żeby był dobry dostęp do spawania tych łopatek, bo jak widać, szczelina pomiędzy łopatką jest bardzo mała i musi być odpowiednio ustawiona tarcza po to, żeby spawacz miał dobry dostęp i dobrą pozycję do spawania. Aktualnie prowadzimy też prace spawalnicze manualne, czyli elektrodą stykową. Jest to metoda MMA, czyli 111. Do spawania tych elementów stosujemy piece oporowe, żeby utrzymywać temperaturę cały czas podczas spawania i podczas jakichś przerw. Dodatkowo mamy okryte płótnami, żeby nie tracić temperatury i właśnie są wykonywane prace przez naszych spawaczy wykwalifikowanych, z pełnymi uprawnieniami. Można właśnie zobaczyć, jak przebiega proces.
Znajdujemy się obok Waterjeta, maszyny, dla której tutaj jestem. To jest właśnie powód mojej wizyty. Jakbyś mógł nam opowiedzieć, co to jest za dziwne koło zamontowane na tej maszynie? Tak, już wyjaśniam. Jest to specjalne koło, ponieważ, tak jak wspominałem na wstępie, produkujemy części do turbin parowych i ten elementem zamontowanym na tym specjalnym kole jest bandaż do tarcz kierowniczych, w którym należy wyciąć okienka łopatkowe i który służy do ustawienia łopatek, aby był poprawny przepływ pary w turbinie. Jest to pod nasze potrzeby wykonany design i cała głowica przez firmę Jet System, ponieważ my musimy wykonywać cięcie od wnętrza elementu. Tak jak standardowo tniemy na lustrze wody i tniemy z zewnątrz, to tu musimy tą głowicą wjechać do środka tego bandaża. Macie tutaj wiele maszyn. Jest tutaj waterjet, laser, gazowe urządzenia. Jak technolog rozdziela pracę? Nasz zakres materiałów to jest, można powiedzieć, od 0,5 mm nawet do 200 mm. I teraz ze względu na tak szeroki zakres stosowanych materiałów do produkcji przez nas, musimy mieć do tego odpowiednie technologie. Przykładowo, cięcie laserem, pomimo tego, że ta technologia jest bardzo szybka i z punktu widzenia ekonomicznego bardzo opłacalna, niestety ona jest w stanie ciąć do około 10 mm. Czyli nie pokrywa nam ta technologia dalszego zakresu cięcia. Pomimo tego, że jest najszybsza, najtańsza, możemy ją tylko i wyłącznie stosować do 10 mm. Następną technologią to jest właśnie technologia cięcia wodą, którą tu posiadamy. I tu możliwości cięcia są nawet do 100 mm. Jednak z uwagi na, można powiedzieć, ekonomiczny aspekt prędkości cięcia, najbardziej takim optymalnym zakresem jest grubość od 10 do 30 mm. I w tym zakresie cięcie wodą się najlepiej sprawdza. Oczywiście możemy ciąć elementy czy detale, półfabrykaty o grubości nawet 50, 60, 80, 100 mm, ale można powiedzieć, po tym cięciu już jest, jak można powiedzieć, ten spadek opłacalności. Ale stosujemy też takie cięcia typu dla grubości elementów 30, powyżej 30 do 100. Przykładowo, jak dany detal po cięciu nie wymaga obróbki mechanicznej, a profil nie jest prosty, tylko kształtowy. To wtedy możemy taki detal, na przykład jakiś kołnierz obejmy, czy jakiś, nie wiem, specjalną płytę, która ma służyć tylko jako element do dalszego spawania, ale mamy zysk na tym, że nie musimy już tego konturu zewnętrznego obrabiać mechanicznie. Czyli możemy zastosować też tą technologię i technolog też stosuje tą technologię dla elementów, które są kształtowe i nie wymagają później obróbki mechanicznej. I wtedy jest ten zysk opłacalności, że nie stosujemy obróbki mechanicznej po cięciu. No i ostatnią technologią, którą technolog dobiera, to jest technologia cięcia gazowego, czyli palnikiem acetonowo-tlenowym. I tu z zasady są to elementy właśnie powyżej 30 mm, ale niestety po tym cięciu każdorazowo wykonujemy obróbkę mechaniczną. I tu mamy możliwości cięcia nawet do palenia do 200 mm. Ale nie wytniemy już detalu na wymiary na gotowo. Musimy stosować obróbkę mechaniczną, czyli przeważnie tniemy z naddatkami około 5-10 mm, żeby później po obróbce mechanicznej uzyskać już detal finalny. Na zdjęciu widziałem innego producenta waszej poprzedniej maszyny. Dlaczego wybraliście tym razem Omaxa? Tak, to znaczy podeszliśmy bardzo szeroko do
wybrania nowego producenta maszyny cięcia wodą. Można powiedzieć, że rozeznaliśmy cały rynek na całym świecie, także rozesłaliśmy oferty do wielu producentów i przedstawicieli firm. Głównie przy wyborze producenta kierowaliśmy się precyzją cięcia oraz prędkością cięcia. I po zebraniu masy, można powiedzieć, ofert, bo było ich kilkanaście, doszliśmy do wniosku, że możemy zapłacić więcej, ale wiemy, że mamy produkt pewny, precyzyjny i który też producent, który posiada rekomendacje jakby no, bezawaryjnej pracy. Pytanie z innej beczki. O co chodzi z tymi samochodami offroadowymi, które parkują na zewnątrz? Czy to pracownicy dojeżdżają z jakichś dzikich puszczy do pracy? Tak, te samochody na pewno bardzo przykuwają uwagę. Generalnie firma Metal Expert sponsorowała ostatni rajd. Był to Rainforest Challenge, który się odbywał tu w Elblągu na Modrzewinie. Zresztą zlokalizowany bardzo blisko naszej fabryki. Ale samochody są własnością kierowców rajdowych, a my po prostu udostępniamy im miejsce parkingowe, ponieważ mają duże problemy z transportem. Nie wszystkie auta posiadają pełną homologację, przez co nie mogą się poruszać swobodnie po ulicach, żeby zmienić miejsce i wymaga to organizowania lawet lub jakiegoś innego transportu, a dzięki temu mają samochody postawione u nas i mogą korzystać dowoli, jak chcą sobie pojeździć, poszaleć po lasach. Dziękuję bardzo za to, że oprowadziłeś nas po firmie. Powiedziałeś, do czego służy to koło na tej maszynie. Życzę powodzenia w rozwoju. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.